nie daje się wyprodukować, nie ma zamienników, a jest niezbędna do życia. Krew to jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką posiada człowiek, dlatego tak ważne jest, aby się nią dzielić. Przypadający 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy, ostrowczanie mogli na rynku podzielić się krwią z najbardziej potrzebującymi. Motywacje są różne. Właśnie Pola ma rzadką grupę krwi, BRH minus. I myślę, że jeżeli będę chciała oddać, ja też mam BRH minus, no to będę myślała właśnie o pomocy takim dzieciom, że będzie to bardzo korzystne. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. I takie oddanie właśnie krwi może uratować cudze życie, a to chyba bardzo ważne, żeby nieść ludziom pomoc, prawda? Pomoc jest niezbędna, bo codziennie pacjenci klinik i szpitali w naszym województwie potrzebują wiele litrów krwi. Brakuje jej szczególnie w okresie letnio-wakacyjnym. Wbrew obiegowej opinii krwi nie potrzebują tylko ofiary wypadków drogowych. Jest ona potrzebna przy operacjach, transfuzjach czy porodach. Potrzebują ją zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Dawcą może zostać każdy, kto jest zdrowy i chce pomóc. Podstawowy warunek to przede wszystkim 18 rok życia ukończony, dowód osobisty mieć ze sobą podczas rejestracji i potencjalny honorowy dawca krwi powinien uważać się za osobę zdrową, żeby nie mieć jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zdrowia, prawda? Oczywiście podczas każdej akcji poboru krwi, czy też w naszych oddziałach terenowych, czy w jednostce macierzystej, czyli Centrum Krwiodawstwa w Kielcach na ulicy Jagiellońskiej, zawsze jest lekarz, przeprowadza wywiad z krwiodawcą i jeżeli są jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości, zawsze one zostaną rozwiane. Krwi nie da się długo przechowywać, dlatego tak ważna jest regularność. Żeby nie oddawać krwi tylko na apel, ponieważ każda krew ma swoją datę ważności, przydatności po oddaniu, to ważne jest dla nas, żeby tą krew oddawać systematycznie, żeby ona napływała do Centrum Krwiodawstwa systematycznie każdego dnia, a nie tylko na apel po prośbie, bo wtedy wiadomo, mamy później zastoiny, kiedy po prostu tej krwi brakuje. Niestety w społeczeństwie dalej krąży wiele mitów dotyczących oddawania krwi. Walczy się z nimi bardzo trudno, a przez to wiele osób boi się konsekwencji zdrowotnych wynikających z regularnego oddawania krwi. Chociażby fakt, że jeżeli się raz odda krew, to trzeba będzie już ją oddawać w zasadzie do końca życia. To jest nieprawda. Ze względu na to, że 450 ml, jakie pobieramy krwi pełnej, to jest ilość, która jest bezpieczna dla naszego organizmu i nasz organizm nie odczuwa jej braku, a regeneruje jej ubytek bardzo szybko. Jeżeli oczywiście bardzo dobrze by było, jeżeli każda osoba, która może oddać krew, żeby ją oddawała systematycznie, ale nie ma takiej zasady, że jeżeli odda się krew raz, trzeba ją już oddawać w zasadzie do końca życia. Nie, absolutnie nie. I dlatego nie bójmy się oddawać krwi. Oprócz świadomości, że pomaga się ratować zdrowie i życie drugiego człowieka, możemy skorzystać z innych przywilejów. I nie chodzi tu tylko o upominki w postaci czekolady, które dawcy otrzymują przy każdym oddaniu krwi. A przy takim oddawaniu krwi mamy na przykład wyniki i jest to w ogóle za darmo, nic nas to nie kosztuje. Ostrowiec Świętokrzyski jest stałym punktem na mapie honorowego krwiodawstwa. Miasto ma bardzo duże możliwości, dlatego każdy, kto chce oddać krew, może to zrobić w szpitalu w każdy dzień roboczy w godzinach od 7 do 10.30. Nie bójmy się pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebować krwi.